zawsze chciałeś szybko wycinać. Ale niestety miałeś mało czasu. Dziś pokażę ci co i jak. Co? Co to jest? Dzień dobry, Kraków. Staliśmy. Żyjemy, więc jest dobrze. Ale po gardle słychać, że nie było... Dobra, więc cześć, siemanko, z tej strony Kawson i dzisiaj pokażę wam, moi drodzy, właśnie jak wyciąć taką postać, bo jak już pokazałem wcześniej, takie wycinanie, takie hop, 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 hop jest często bardzo nierówne i dużo czasu zajmuje, a nam się na przykład może śpieszyć. Może nam się śpieszyć i chcemy wyciąć go w miarę szybko. I ja znalazłem mega, mega dobry i super sposób, w sensie bardziej go usłyszałem, a jako, że go usłyszałem, to postanowiłem nagrać o nim odcinek. A więc, ludzie, moi kochani drodzy, jak wyciąć takie, można powiedzieć, zdjęcie, takiego fajnego gościa, bez jakiejś strasznej utraty jakości, żeby był plus minus nawet dobrze wycięty. Do tego jest potrzebne jego zdjęcie pobrane na naszym komputerze. Mamy je, ja mam je tutaj, o, mamy je tutaj właśnie, to piękne zdjęcie tutaj mamy. I to zdjęcie musimy dać na taką pewną stronę, która się nazywa Remove Background from Image. Wchodzimy sobie tutaj i to jest strona, która jakby automatycznie usuwa nam tło. Nie jest ona jakaś przemega ultra super i w ogóle świetna, ale jest dobra. I uploadujemy, przyciągamy sobie właśnie ten nasze zdjęcie tutaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naszego kolegę tutaj wycina i patrzcie, jak go praktycznie idealnie wycięło. No praktycznie idealnie. Tylko... jak go tak ludzie niestety wycięło, możemy go pobrać niestety w mniejszej rozdzielczości. Trochę mniejszej rozdzielczości jest to, no, duży minus tej strony. Teraz muszę sobie go tutaj szybko zajdę pobranego. Dobra, i mamy tutaj tego samego gościa. Przenosimy go również do Photoshopa i mamy go wyciętego i mamy go niewyciętego. Ten, jak widzimy, jest w ciut mniejszej wielkości. Widzicie? Jak go powiększymy tak, o, to będzie ciut w mniejszej wielkości, jakości. No nie wiem w sumie. I wiecie, jak tutaj najłatwiej, moi kochani, zrobić? Możecie sobie, musicie go jakby dopasować do tego poprzedniego gościa. Czyli wielkość taką samą dajecie i staracie się go idealnie tak samo dopasować, żeby był ta sama wielkość, ta sama to o. I patrzycie. I go troszkę jeszcze powiększymy. Dobra, praktycznie nie ma różnicy, takie już coś może pozostać. I uwaga, to sobie jakby odznaczamy. I tego kolegę trzeba zaznaczyć. Najłatwiej do tego użyć zaznaczenie obiektów, to jest bardzo fajne. Zaznaczamy sobie tego gościa naszego tutaj, wyciętego już pięknie. No i mamy coś takiego. Oczywiście nie zaznaczy się to perfekcyjnie, ale tak, żeby wyciąć tego drugiego. Tą warstwę sobie jakby znowu pokazujemy. Przenosimy się na nią i to zaznaczenie jest na tej warstwie. Klikamy kopiuj, klej 3, cytryl V i uwaga, uwaga, mamy tego gościa. I tutaj co wystarczy zrobić? No tutaj naprawdę już są takie szybkie, malutkie poprawki. Na przykład tutaj tych włosów nie potrzebuję, chłopak, tylko muszę być na nim. Tak? Jak to wygląda? Dobra, tych włosów tutaj naprawdę nie potrzebuję. Ktoś zauważy? Nie, bo tutaj normalnie fryzura mu się tak układa.
tutaj ma włosy, tutaj na przykład ma coś takiego, no to tutaj też leciutko to wycinamy. Jest, praktycznie gościu jest całkowicie fajnie, super i w ogóle wycięty. Ten to jest ta sama wielkość, to jest oryginalna i mamy go jakby w lepszej jakości niż tamte, trochę lepszej. No oczywiście można użyć po prostu tego wyciętego ze strony. Tylko jakość będzie tego ciut chyba mniejsza, o ile mi się zdaje, tak, trochę będzie to bardziej rozpikselowany. Jak sobie widzicie, tutaj jest trochę bardziej ładnie, pięknie wygląda, a tutaj jest taki trochę bardziej, no, jakość jest mniejsza. Więc to tyle z tego odcinka, łatwy, dość poradnik, szybki, wygodny. Jeżeli wam się przydał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co chcielibyście kolejny jakiś trik do super Photoshopa. A ja wam dziękuję za oglądanie, byliście super, no i w ogóle to jesteście kozakami.